Pano, było wiadomo, że prezydent Rzeczypospolitej powtórzy w Katyniu tezy przemówienia na Westerplatte. To może nawet w formie jeszcze bardziej zdecydowanej. Z tego co wiem, a rozmawiałem jeszcze później wieczorem o planowanym wystąpieniu, to miało być ono rzeczywiście bardzo zdecydowane. No właśnie, czy mam... Pan premier tu najwyraźniej nie chciał się znaleźć w takiej sytuacji. To samo dotyczyło pana Putina. Tyle tylko, że rezygnacja stwierdzenia, no, oczywistego, że to było ludobójstwo, oznacza nic innego jak to, że Polacy według obecnego premiera są jakąś niższą kategorią ludzi. No, masowe mordowanie Polaków to nie jest ludobójstwo. Na przykład masowe mordowanie przedstawicieli innych narodów to jest. Bo inaczej się tego wyjaśnić nie da. Jest jasne, że prezydent na takim stanowisku stać nie mógł. I stąd sądzę ten kłopot, a poza tym, no cóż, sądzę też, że prezydent Tusk zdawał sobie sprawę, że premier jest generalnie przeciwny tej polityce, która przez niektórych dziennikarzy jest dzisiaj opisywana jako stan uzależnienia, wręcz wasalstwa wobec Moskwy. Rzeczywiście był takiej polityce radykalnie przeciwny i stąd nie chciano, żeby był w trakcie tych uroczystości, bo jego wystąpienie z całą pewnością, no można powiedzieć, pokryłoby inne w sensie medialnym i byłoby takim bardzo wyraźnym przekazem do społeczeństwa. Niezależnie od tych wszystkich manipulacji, którym Polacy podlegają, to jednak sądzę, że większość z nich nie chce być pod ludźmi. Nie chce być ludźmi drugiej kategorii. A kto mówi, że to nie było ludobójstwo, to w istocie uznaje Polaków za ludzi drugiej kategorii.